Drodzy, pozwólcie, że będzie teraz kilkadziesiąt słów podziękowań. Jednak myślę, że one w tym szczególnym czasie powinny trochę inaczej wyglądać i tak będzie. Bo na początku chciałbym zwrócić się z serdecznym słowem do pielgrzymów duchowych. Ksiądz proboszcz mówił na początku o intencji dziękczynnej, ale w sposób szczególny w tej Eucharystii modliłem się za tych, którzy faktycznie fizycznie nie mogli być na trasie. Zdaję sobie z tego sprawę, jak wielkim to było doświadczeniem, trudem i cierpieniem, że nie mogli uczestniczyć w normalny sposób w pielgrzymce. Bardzo wam dziękuję za to, że zrozumieliście te wytyczne, te warunki, które nas dopadły w tym czasie. Chcę, żebyście wiedzieli, że wcale nikogo nie traktujemy jako gorszego, bo takie głosy różne się pojawiały. Po prostu wszyscy chcieliśmy się w tym jakoś w sposób bezpieczny i odpowiedzialny odnaleźć. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że byliście bardzo ważną częścią pielgrzymki, bo wasze pielgrzymowanie duchowe to nie tylko 4 dni, ale myślę, że kiedy dowiedzieliście się, że nie możecie iść, to już zaczęliście się za pielgrzymkę modlić. I za to z całego serca pragnę wam dziękować, że jesteście przykładem na dzisiejszą Ewangelię. Czuwajcie. Także brawa dla was, drodzy pielgrzymi. No i dziękuję, że nas śledziliście dzięki tym wszystkim transmisjom. Już na Jasnej Górze usłyszałem o tym, że tu się pomyliliśmy w czasie drogi na mszy świętej czy na nabożeństwie, tu czegoś brakowało, czyli byliście naprawdę czuwający nad porządkiem pielgrzymki. Bóg wam zapłaci. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy wzięli udział w pielgrzymce, w ten dziwny z wielu powodów sposób i też za to, że przyjęliście tą formę przeżywania, jaka została zaproponowana z tymi wszystkimi sprawami związanymi z zachowaniem bezpieczeństwa, że też w tym czuwaliście wszyscy, byliście bardzo posłuszni. Pod wielkim wrażeniem wielokrotnie byłem, wchodząc do tych naszych kościołów po drodze, i widziałem, że faktycznie grupa pierwsza siedzi tam, gdzie miała siedzieć. Że na postojach też był podział i w miarę możliwości wszyscy udawali się na odpoczynek w tych miejscach, które były wskazane. Czy nawet przy to i tojach był zachowany porządek. Bardzo wszystkim za to bezpieczeństwo dziękuję i miejmy nadzieję, że to właśnie zaowocuje tym, że nie będziemy się martwić o żadną kwarantannę. Tak po kolei pragnę podziękować księżom biskupom. Nie ma ich z nami, ale ksiądz arcybiskup prosił przekazać, że na pewno któryś biskup by był na tej mszy dzisiejszej, ale biskupi obecnie są na konferencji Episkopatu Polski właśnie na Jasnej Górze. Stamtąd nas pozdrawiają i tam w naszej intencji też się modlą. Wielokrotnie ksiądz arcybiskup w czasie drogi wyrażał ogromną wdzięczność za to, że udało nam się chociaż w takiej formie na Jasną Górę pielgrzymować. Ja też księdzu arcybiskupowi jestem wdzięczny, że on był bardzo wytrwały. Pielgrzymując nie tylko z naszą łódzką pielgrzymką, ale po drodze kilka tych pielgrzymek było. Księdzu biskupowi Markowi też dziękuję za to, że i na początku był z nami, i w środku się pojawił w Lgocie, i też był z nami, kiedy wchodziliśmy na Jasną Górę. Po kolei bardzo serdecznie dziękuję gospodarzowi miejsca, jak zwykle księdzu Tadeuszowi za ogromną gościnę, otwartość, wyrozumiałość, za to, że też pomagał nam
właśnie spełnić te wszystkie warunki bezpieczeństwa w tym roku. Bóg zapłać, księże proboszczu. Tak jak w minionych latach, ja nie chcę nikomu odbierać praw, ale będziemy sobie brawować może już na końcu listy, dobra? Chociaż nie wiem, bardzo dobry mamy czas, inny niż zwykle. Dalej chciałem podziękować księdzu Mariuszowi, mojemu zastępcy, który w tym roku naprawdę był zastępcą, ale bardzo otwarty, jak zawsze, gotowy do pomocy, wsparcia i też na każdy telefon. Bardzo dziękuję księdzu Mariuszowi za pomoc. Księżom, którzy pielgrzymowali z nami w tych dwóch grupach, w grupie 1234, księdzu Marcinowi Wojtasikowi, księdzu Pawłowi Boguszowi, księdzu Piotrowi Tarabaszowi, księdzu Radosławowi Krychowi, księdzu Andrzejowi Ścieżko, który też z nami był. Pewnie wszystkich księży nie wymienię, ale jeszcze ksiądz Zbigniew Pawlik pielgrzymował w tej grupie. I dziękuję księżom z grupy 56789 na czele z księdzem Bogumiłem Kucykiem, ojcem Marcinem. Ksiądz Jarek Kaliński był w tej grupie. Tak, i ksiądz Wojciech Lemański. Bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję. Jeszcze ksiądz Marcin Majsik był. Też jemu bardzo serdecznie dziękuję. A, jeszcze ksiądz Jan Czekalski. W czwartym dniu pielgrzymował z nami. Dziękuję bardzo klerykom. Nie tylko za posługę w czasie przejścia pielgrzymki, ale za tą szczególną posługę dezynfokowania i mówię to bezpośrednio, bo to było piękne świadectwo z ich strony, zwłaszcza często w stroju duchownym, w niebieskim fartuchu. Dziękuję, że te toalety były dobrze wydezynfekowane, czasami nawet z sufitu kapało. I mogło się zakręcić po wizycie, w głowie po wizycie w toju. I niektórzy chętnie wracali kilka razy w czasie postoju do toalety. No było to możliwe, bo nie było kolejek. W pierwszych dwóch dniach, później już trochę więcej osób się ustawiało. Bardzo wam, drodzy bracia, dziękuję za to, że przyjęliście też z takim posłuszeństwem tą prośbę, żeby pełnić posługę dezynfekcji. I po kolei dziękuję służbie ruchu za to, że znowu nie zabrakło właśnie takiego mocno bezpiecznego wymiaru na naszej pielgrzymce. Służbie medycznej wydawało się, że nie będzie potrzebna służba medyczna, bo pielgrzymi byli wypoczęci, szli tylko jeden dzień, a jednak temperatura zewnętrzna powietrza sprawiła, że jednak pomoc była potrzebna. Dziękuję bardzo serdecznie na czele z panią doktor Barbarą. Dziękuję oczywiście grupie muzycznej. Właśnie w tym dziwnym pielgrzymowaniu, w tych połączeniach grup trzeba było też łączyć te zastępy grających i śpiewających. Dziękuję Agnieszce, że stanęła na wysokości zadania, ale też dziękuję bardzo zespołowi nie tylko za to, że jesteście tutaj dzisiaj, ale że przyjechaliście na Jasną Górę. I jak zawsze o tej mszy, na tej mszy o godzinie 19:24 zabrzmiały dźwięki naszego zespołu tradycyjnie Bóg zapłać i na mszy o 9 rano w kaplicy. To było szalenie ważne w tym czasie. Dziękuję służbie technicznej, naszemu niezastąpionemu Kubie, który też trochę pracy miał.
Dziękuję służbie zapisującej pielgrzymów. Też nie było, wiecie, łatwe to w tym roku przez te podpisy, które każdy mógł złożyć i to, że zapisywały praktycznie tylko dwie osoby, nie było wielu stanowisk. Ale to też wszystko związane z tym czasem. Dziękuję służbie informacyjnej w czasie drogi. Mogę powiedzieć, że bardzo dziękuję służbie covidowej. Nie było służby ekologicznej, ale służbie, która właśnie rozstawiała te wszystkie oznaczenia na trasie, żebyśmy wiedzieli, którędy ma iść dana grupa, gdzie ma odpocząć, gdzie ma siedzieć w kościele, ale też żeby każdy mógł spokojnie skorzystać z płynów dezynfekujących. Szczególne podziękowanie należą się też służbie transportowej, bo kierowcy naszych autokarów też mieli co robić i po nocach zarwanych też posługiwali czy pielgrzymowali normalnie po to, by później z powrotem nas bezpiecznie odwieźć do domu. Bardzo dziękuję za ten trud. Cieszę się, że wśród właśnie tych alternatyw pielgrzymowania w inny trochę sposób była pielgrzymka rowerowa, która po raz kolejny za naszą pierwszą pielgrzymką podążała, by za nami też wkroczyć na Jasną Górę, więc dziękuję tej ponad 20-osobowej grupie, która dojechała na Jasną Górę. Tam był ojciec Sławek, a tu jest ojciec Sławek. Bardzo dziękujemy ojcu Sławkowi za to, że był przewodnikiem tej grupy. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom, dobroczyńcom, dzięki którym nasze pielgrzymowanie było łatwiejsze, którzy też to właśnie robili z takiej odpowiedzialności i troski, wiedząc, że nie będą mogli pielgrzymować pieszo, to w ten sposób chcieli się włączyć i zaangażować w przygotowanie i przeprowadzenie pielgrzymki. Właśnie jeśli chodzi o pielgrzymów duchowych, to dziękuję wszystkim służbom medialnym, dzięki którym były transmisje, relacje z naszej drogi, zdjęcia i można było śledzić to, co się dokonywało na pielgrzymce. Zawsze mówię w tym miejscu o biurze rzeczy znalezionych. Znalazł się tylko jeden plecak. Po pierwszym dniu pielgrzymki jeździ w moim aucie. Spodobał mi się nawet, więc jest szansa, żeby ten plecak dzisiaj odebrać. Dla podpowiedzi podam, że w nim są jakieś recepty, nie powiem na kogo wypisane. Ja nie będę tych leków kupował, bo chyba ich jeszcze nie potrzebuję. Przypomnę tylko, że tradycyjnie 31 stycznia odbędzie się opłatek pielgrzymkowy, na który bardzo serdecznie zapraszam. I ze swojej strony chcę podziękować za to, że miałem możliwość po raz kolejny prowadzić tą pielgrzymkę, być jej przewodnikiem na Jasną Górę. Chociaż wezwania były takie, że nie wiadomo, jak to będzie wyglądać. Tak jak mówiłem już dzisiaj, że kilka miesięcy temu zastanawialiśmy się, czy w ogóle ta pielgrzymka dojdzie do skutku, ale po spotkaniu z księdzem arcybiskupem wiedzieliśmy, że jakkolwiek miałoby się to odbyć, to musi się odbyć, nawet jeśli pójdzie nas kilka osób, więc pięknie, że w takiej formie mogliśmy pielgrzymować. Zatem dziękuję za to dzieło i też przepraszam, jeżeli może kogoś uraziłem w tym roku, może czegoś nie dopełniłem. Postaram się to nadrobić, a jak będzie to możliwe, to zapraszam już na przyszłoroczną pielgrzymkę w modlitwie biernych. Modliliśmy się o to, żeby ona odbyła się w normalnej formie i niech tak Pan Bóg sprawi, byśmy mogli normalnie pielgrzymkować. Jeśli będzie możliwe, to chętnie też będę przewodnikiem tej
grupy, tej pielgrzymki. Bóg zapłaci. I teraz brawa dla wszystkich. Ja natomiast w imieniu wszystkich przed chwilą wymienionych, począwszy od, myślę, na pewno księdza arcybiskupa, poprzez wszystkie służby nas księży, was wszystkich pątników i duchowych, i pieszych, i rowerowych. Dziękuję księdzu Łukaszowi za poprowadzenie tej pielgrzymki covidowej. Było to nowe na pewno doświadczenie w organizacji ze względu na różnego rodzaju obostrzenia. Wszyscy baliśmy się tego słowa, ale wydaje mi się, że pielgrzymka była pozytywna.